Cześć, jestem Marcin, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek na moim kanale, tak, bo to nie jest żadna seria, to jest po prostu pojedynczy odcinek z Plants vs. Zombies. Myślę, że każdy kojarzy tą grę, myślę, że każdy przynajmniej słyszał o tej grze i wie, o co chodzi. Zatem powróciłem i muszę się przyzwyczaić z powrotem do nagrywania, bo jak się dawno nie nagrywa, to nie ma takiego flow, nie ma, to ciężko czasami, ciężko, jak się człowiek odzwyczai, to ciężko znowu zacząć. I ja to często czuję po sobie, jak przestaję na jakiś czas, wracam i ciężko mi się czasami nawet przywitać. Dlatego no, przepraszam, jak będzie trochę drętwo, czy nie wiem, spróbujmy tutaj coś zrobić. No generalnie przeszłem grę na 100%, więc co możemy tutaj porobić? Może mam ten boss fight zrobiony? Mam ten boss fight zrobiony. Dobra. Więc no cóż, na czym się różni to? No bo to są dokładnie te same poziomy tutaj i tutaj. Adventure 2 i Adventure 1 to jest dokładnie to samo. Różni się to tylko tym. Ja będę trochę tłumaczyć. Dla tych, co nie kojarzą gry. Dla ci, co kojarzą, pewnie będą trochę znudzeni, ale dobra. No, Adventure 2 różni się tym od Adventure 1, że po prostu nam wybiera tam pierwsza trójka tych plansów. Jest nam przydzielana nie losowo, tylko już ustalone to jest. I to już jest jakby nam przeszkadza. Dobra, może to pokażę. Na pól. Przy okazji wam pokażę fajny sposób, jak przejść łatwo. Dobra, bierzemy, no bo jest dzień, to bierzemy kwiatek. I jeśli byłby noc, to trzeba brać tu te grzybki. One są tutaj takie ciemne, no bo one w dzień oni śpią. Tak, to brzmi bardzo zabawnie, ale grzybki śpią. No i jeśli macie wodę, to bierzecie, nie to, to bierzecie, żeby kłaść na tym plancy. I polecam brać to, no bo to wam ulepsza, to jest ulepszenie do tej lilii wodnej i to jest naprawdę kozackiem, no bo to napiernicza w każdą stronę. Co się to może trafić przeciwnika wszędzie, więc to jest kozak. No i mamy tutaj to są bardzo dobre plancy, jeśli je macie. Odblokowuje się je jakoś pod koniec Adventure 1, więc podczas Adventure 1 nie macie jak tym grać, ale w Adventure 2 za to polecam brać, bo no, imo to jest opłacalne. Mamy tutaj jeszcze delfina, który przeskakuje pierwsze coś, więc może weźmiemy sobie dobra, weźmiemy to i weźmiemy jeszcze tutaj ten jeden orzeszek. On jest od ochrony, ale nad nim mogą przeskoczyć. Jest tutaj duży, nad którym nie da się przeskoczyć i to polecam brać. Co tutaj możemy? O, możemy jeszcze ulepszenie do kwiatka. Oczywiście te ulepszenia, te tutaj na dole, na fioletowo czy różowo, na różowym tle. Je się nie odblokowuje, je się
kupuję w sklepie. I to nie jest naprawdę tanie, muszę wam powiedzieć. To nie jest tanie, więc polecam dobrze sobie przemyśleć, co chcesz kupić. Na początek bym polecał... Nie wiem, polecałbym tego kotka. Kotka bym polecał, bo zazwyczaj jak gracie, to nie macie miejsca na podwójny słonecznik, więc myślę, że lilia wodna, tym bardziej, że jest tak bardzo OP, się opłaca. Dobra. Pierwsze kładziemy zawsze ten, no, słoneczniki. Nam będzie tworzyć energię tak zwaną, czyli po prostu słońca. No i w tym momencie możemy tutaj postawić kukurydzę za 100. To jest dobrze, że właśnie kukurydza i kapusta, one są tanie. One są tylko za 100. Spójrzcie sobie na resztę, na przykład na tego kotka. No to on już za 220. I one mają właśnie jeszcze czas odnawiania. Niektóre mają taki długi czas odnawiania, że to jest masakra. Dobra. Stawiajmy lepiej... Stawiajmy więcej słoneczników, może? Żeby nam energii nie brakło. Chociaż powinno być... Powinno na luzie to wyjść. Powinno na luzie wyjść. Easy. Jakby ja to nagrywam głównie dla siebie, jakoś tak. W sensie miło mi, jeśli mogę, możemy sobie porozmawiać, może macie co oglądać do śniadania na przykład. No albo możecie się pośmiać. Ja to jest odcinek bardziej luźny. To jest odcinek, w którym chcę po prostu... O kurde. O kurde, nie widziałem go. O shit. Będę musiał... Dobra, dawaj kapustę. Co ja mówiłem? To jest odcinek, w którym chcę po prostu się na nowo przyzwyczaić do nagrywania, jak to było kiedyś. No bo zanim miałem przerwę... Kurwa, co ty robisz? Dobra. Zanim miałem przerwę, to jeszcze nagrywałem Dangana, nie? Odcinki ponadgodzinne. To jeszcze na luzie, co nie? No bo wtedy to... Byłem w tym takim... Jak to można nazwać? Byłem przyzwyczajony do tego po prostu. A aktualnie... No mówiłem, jak się dawno nie nagrywa, to jest kurde ciężko. To jest ciężko, przynajmniej u mnie, nie wiem. Jeśli ktoś z was nagrywa i ma z tym jakieś doświadczenie, to możecie od siebie napisać. Mnie to ciekawi. Czy tylko ja tak mam, że jak dawno się nie odzywam do kamery, to czy tylko ja tak mam? O kurde. Dobra. To jest... Te kotki to jest moja jedyna obrona i widzicie, mi się teraz odnawia. W sensie jedyna obrona taka na wodzie. Teoretycznie mógłbym kapustę postawić na lilii wodnej. Mógłbym postawić nie wiem, tego co to jest. No, nie wiem, ale wiecie, no, pokazałem wam. Teoretycznie mógłbym. O Boże, mój głos. Jestem trochę chory, więc wiecie, kurwa, wiosna i tyle. Jeszcze alergia, no to ciul. No to nieźle. Dobra, ulepszmy sobie. Nie no, właśnie jak mówiłem. Ja tutaj nie będę, ja tutaj robię w wodzie, stawiam same
Same kotki. Po prostu jestem fanatykiem symetrii, okej? I triggeruje mnie, o kurwa, słyszałem go. Triggeruje mnie to, gdy nie ma symetrii, po prostu. O, drugi idzie. Dobrze, że nie idzie z drugiej strony, no bo się trochę... Byłoby trochę ciężko, bym powiedział. Dobra. Trzeci kotek. Super. Słonecznik może ulepszymy. Zawsze będzie więcej energii. Podwójne słonecznikiem to tam easy. No bo z podwójnym słonecznikiem to się nie musimy raczej obawiać o energię. Bardziej obawiać się o to, żeby mieć co stawiać. No bo jak mówiłem, tutaj mamy... mamy... czas odnawiania. Dobra, arbuza. Patrzcie, AoE damage po prostu. Nie no, nie było widać AoE damage, czyli obrażenia obszarowe, dokładnie. Polski język trudny. Ale no dobra. Ty no kurde no. Przydałoby się tego orzecha wypierniczyć. O, można, można, faktycznie można wziąć łopatę i coś, no, o kurde, prawie bym, czy ja usunąłem kwiatek? Dobra, pojebało mnie chyba, o nie, dobra, udało się, myślałem, że nie zdążę. Trochę zmarnowałem kwiatek, kurde. Trochę słoneczka zmarnowałem, ale... Raczej jest okej. No bo szybko mi się odnawiam, więc... Nie ma z tym problemu. Widzicie, do teraz, zaraz będę mógł użyć kolejnego... Słonecznika, dobra. Ulepszyć kolejnym. Widzicie, ten podwójny słonecznik, to się długo odnawia. O nie. Okej. Spanikowałem przez chwilę, bo myślałem, że zrąbałem, no bo mógłbym tam lepiej postawić orzeszek, ale dobra tam. Jak działa, to działa. Tutaj widać AoE damage. Yeah. Z arbuza, kurde, napiernicza. Dobra, easy. Easy, nawet nie zdążyłem tego całkiem wyrównać. W sensie, żeby to było całkowicie symetryczne, bo ja tak lubię. Dobra, to jest drugie, dobra. Bierzemy fog. Fog to jest chore gówno. Ale, dobra. Ja wam tu pokażę, na co mnie stać. To już jest wyższe. O, widzicie, tutaj mam już 3 ustawione, no i mamy noc, więc bierzemy grzybki. To jest za 0, to bardzo polecam brać na początku i stawiać najwięcej jak się da. Też się szybko odnawiam, więc jest dobrze. No i potem bierzemy tylko to. I nie mamy lilii wodnej, no to ciul, no to bierzemy to. Arbuza już nam nie starczy, ale chyba nie jest problem. Mamy orzeszek przynajmniej, mamy frost kwiatek. Nie wiem, jak się nazywa naprawdę, ale powiedzmy, że to jest, o, mrożony kwiatek. No i tą koliczynkę, ona generalnie pozwala nam, no, pozbyć się tego, tak, mgły.
Dobra, zawsze kładziemy żółte na początku, bo to nam słońca jednak... I widzicie, to nam mniej odnawia. Ale, jest wielkie ale, to później urośnie. Te grzybki później urosną i będą nam dawać tyle samo, co zwykłe słoneczniki. Więc... No niby spoko, ale teoretycznie z podwójnym słonecznikiem mielibyśmy o wiele więcej. Ale dobra, wiadomo, życie nie zawsze jest łatwe. I wiadomo, to jest takie utrudnienie. Ale damy radę, bo mamy najważniejsze. Mamy koteczkę. To jest najważniejsze. O kurde, idzie. Idzie. Dobra. O kurde. Zapomniałem, że te lilie też biorą. Słonecznik. Czy słonecznik? Ja powiedziałem słonecznik. Biorą słonecznik. Biorą słońce. Dobra. Idzie tam kolejny. Rozstawiamy grzybek ile się da. Czekamy aż nam się odnowią te słońca, no bo kurde. Trzeba jednak tego kotka postawić. No bez kotka ciężko. Tym bardziej na tym poziomie, gdzie połowy mapy w ogóle nie widać. Jest poziom, w którym w ogóle nic nie widać. O, widzicie, jeden już urósł. Więc... No... Zabawne. Takie... challenge. Dobra, bierzemy, bo tam idzie jakiś... uzbrojony już. Potężny wojownik. Poczekaj. Ty no kurde, ty mojego kota to ty nie pokonasz. Nie ma szans. Dobra. No i widzicie, no... Nie mogliście już zauważyć, że ten kot to... On nie atakuje w prostej linii. On ma wyjebane. On atakuje jak chce. Widzicie, on zmienia kierunek. Kiedy mu się podoba. Nie obchodzą go prawa fizyki. Kogo tam prawa fizyki obchodzą? O kurde, Miner! Wypierniczaj. Dobra, on się nim zajmie. Miner to jest śmieć. Bo on generalnie z całkiem przodu wykopie się do tyłu, żeby od tyłu ci zniszczyć wszystkie kwiatki, po czym znów się wróci. Ale ta szmata niszczy ci farmę. W sensie, no. No, farmę słońca. Tak to można nazwać. Produkcję słońca. To brzmi lepiej. Więc... Musimy na niego uważać. Dobrze, że mamy właśnie tego kota. Jakby nie ten kot, byśmy potrzebowali inny taki zielony kwiatek, który ma jakby takie... który strzela w dwie strony. Strzela w tył i w przód. I generalnie... No nie mam na niego miejsca. Dobrze, że mam te kotki. Przynajmniej. Dobra. Pozamieniamy sobie trochę. No bo jednak to jest silniejsze niż te grzybki. Te grzybki to są takie małe żołnierzyki, które sobie to jakoś tam radzą. No ale jednak przydałoby im się małe wsparcie.
Dobra, tu jeszcze pozamieniamy. Po kolei będziemy zamieniać. Żeby było. Dobrze, że oni takim masłem rzucają, nie? Exotic Butters in action, po prostu. Rzucają egzotycznym masłem. No i... wtedy to oni się nie mogą ruszać, kurde. To jest dobre. To jest bardzo dobre. No bo tutaj ten kwiatek niebieski, no to... on ich spowalnia. To też jest dobre. Ale dzięki... kukurydzy, który rzuca masłem, no to oni się przez chwilę w ogóle nie ruszają. I to jest dobre. To jest czasem bardzo dobre. To jest czasem bardzo przydatne. No bo czasem to się pojawiają takie gigaczady, takie zombiaki gigaczady, że... no czasem to się... strach się bać czasem po prostu. Dobra. Mamy tu kotka? Dobra. Powinno być git. No, mam już ponad połowę zrobioną. Nie wiem. Zastanawiam się, czy nie pójść na bossa. Czy nie pójść na bossa? Chociaż zaspoilerowałbym bossa. No nie wiem. To jest... trudne... Trudne. Dobra, pokażę to. To generalnie odpycha i wszystko widzimy. No ale na chwilę, niestety. To wygląda o wiele lepiej. Bez tej mgły. Dobra. Życie nie jest aż tak proste. Tu. No i mgła wraca. Widzicie? Dobra, nic nie trzeba robić. Na luzie oni dają radę, po prostu to są gigaczady. Ja bym tutaj teoretycznie mógł postawić same kwiatki i... w sensie... kwiatki. No kwiatki stawiam, nie? Ile grzyby można nazwać kwiatami. Ale skoro są w plan z Plants vs. Zombies, to chyba tak. Nie no, generalnie chodzi mi o to, że mógłbym... generalnie tak. Mógłbym stawiać tylko koty. Teoretycznie. I dałbym radę bez problemu. I ten miner nawet nie zdążył chyba zaatakować tego grzyba. Po prostu zdechł. No właśnie, szybka śmierć. Dobra. Więcej kotów! Dobra, więcej już raczej nie postawię. Postawiłbym jeszcze jednego. To by było tutaj. Byłoby pięknie symetrycznie, ale przeszliśmy to już i generalnie... no jest git. Jest jeszcze Endless Mode. Jak coś. Po przejściu Adventure 2. Idziecie na More Ways to Play, mamy minigamesy. Tutaj można grać samemu jako zombie, tutaj można... nie pamiętam, tutaj wazy rozbijać. Dobra. Ja to przechodziłem, ale już nie pamiętam. A tutaj zombiaki w ogóle, które są też plancami, więc ciekawe. Survival. Tak, survival to mamy... przeżyć i tutaj mamy... na końcu Endless Mode. Przeszłem 11 flag, więc mogę być z siebie dumny, chociaż mogło być też lepiej. Ale no dobra, ja tutaj nie jestem jakimś mega pro, ja tutaj gram for fun. Achievementy to... achievement w ogóle jeden jest fajny, jeden jest taki ciekawy, moim zdaniem. O, już. Czemu odliczasz już? Halo, stop. No tutaj mi generalnie mamy, że
moim rekordem jest 5,69 sekund do kupania się do Chin i no jakby to jest bardzo ciekawe, bo możemy nie pobiję rekordu, no bo jak dokopiemy się całkiem na dół, no to dokopiemy się przez świat tak jakby i będziemy w Chin. Czysto geograficznie nie ma to sensu, jak tak spojrzałem, jak my jesteśmy w Polsce, to my raczej nie będziemy w Chinach, tylko bardziej będziemy w Ameryce, chociaż nie jestem pewny, albo gdzieś po prostu na morzu byśmy się wykopali. Ale who cares? Nie zrobię tego szybciej. Ej, tu można. Nie. Ach. Blisko było. Tak, kurde, blisko. Nie. Dobra, nie uda się. Nie ma szans. Dobra, no to nie, no ja zrobię jednak tego bossa. Ci, co nie chcą spoilerów, to niech nie patrzą. Patrzcie, jaki gigaczat. Przerażające, co nie? Nie no, ale ten poziom się chyba... Dobra, nie, cicho. Co się stało? Ja nic nie zauważyłem. Nic nie wiedziałem. Nie no, tym... Ten poziom tutaj w Adventure 2 się chyba niczym nie różni od Adventure 1, bo mamy tutaj taki poziom, że... No generalnie jest podobnie, że po prostu bierzemy te plancy i je plantujemy. Rozumiecie? No, dodajemy ich do doniczki, no bo to jest taki poziom, że nie da się postawić bez doniczki. Dobra. To może być dłuższa walka. To może być o wiele dłuższa walka. Dobra, to zamrażamy. O Boże, mój voice crack. Przestań. Gardło. Ogarnij się. Dobra, on robi, co on robi? Lód. Dobra, więc jak mamy lód, to musimy dawać ogień. Ja go... Sejwujemy sobie ten ogień. No takie przypadki. Weź zgiń. O kurde, źle postawiłem. Dobra. Nie, no nie wiem co zrobić. Nie chcą mi dać plancy w ogóle. Będzie ogień. Będzie lód, dobra. Tak mało przeszliśmy na razie. No ale nie ma co dziwić, bo to jest boss fight. Więc no, takie łatwe to nie będzie. O Jezus, jak ja cię mam powstrzymać? On sobie po prostu przeskoczy. O Jezu, jeszcze ten z drabiną. No nie. Dobra. Co teraz? Teraz ogień. A, znowu lód.
Ile razy lód będzie robić? Myślałem, że... Tyle razy robił lód, no to może teraz ogień. O nie, no nienawidzę was. Kurde złodzieje. Jezus, marionetka, idź stąd. Dobra, nie. Gin. Jego się nie da pokonać. On będzie przeskakiwać, póki się go albo nie zabije, albo mu się tego magnesem nie zabierze. Tej skakanki. Skakanki? Tak, no. Dobra. Musimy to szybko ugasić, żeby nam to nie zniszczyło rzeczy. Kurde, no nie. Jezus Maria. Spierniczaj. Gruby. Jakbym nie miał tych ogni, no to... Ja bym przerąbany w tym momencie. Dobra, ogień. Szybko lód! No nie zmiażdżył mi jedno. I to jeszcze melon. A melon to jest... Melon to jest gigaczad. Miałeś melonów niszczyć. Moje melony. Nie dotykaj. Nie pozwalałem. Nie. Ja nie pozwoliłem się... Co się... Nie chcę się dzielić, po prostu. Dobra, powiedzmy. Szybko. Okej, mamy już tak, no... Połowę, ponad połowę. O kurde, samochodem. Nie, tego nie lubię. Tego strasznie nie lubię. Niszczy nam 6 na raz. Przecież to jest niesprawiedliwe. Gdzie jest prawda i sprawiedliwość? Ja się pytam. No jeszcze ten przy... Czego jeszcze chcecie? Dobra, ten przynajmniej zdech. Dobra, to jest troszkę stresujące ten boss fight. Jest troszkę cięższy niż to, co robiliśmy. Nie! Dwa mi zniszczył, no nie. Wszystko tylko dlatego, bo nie miałem doniczki wolnej. W tym jedynie był problem. O Jezus Maria. Dobra. Szybko. Co mi zdeptał? Kiedy ty tak robisz? Szybkie opanowanko. Powiedzmy. Proszę bądź o... Tyż ma to! Nie mam doniczki, nie mam niczego! Jak? Nie mam jak się bronić. Fajnie! Jest nieciekawie.
A, więcej mi daj. Jak? Dobra. Się nie bawimy. Nie ma takiego. Jeśli znowu. Nie, wyjdź mi stąd. Dobra. Nie no, prawie tu przejdziemy. Prawie tu przechodzimy. Ale trzymamy się tak no nie, znowu autem mi rzuci. A nie, dobra. Przynajmniej mamy teraz doniczki wolne. Tak bym powiedział, że przynajmniej taki plus jest. No. Ciebie eliminujemy. Ty jesteś tragiczny. Ty... Kurwa, co ja zrobiłem? To nie to miałem kliknąć. Dobra, gin. Weź już się... Strać mi się z oczu, proszę cię. Patrz, ile HP mi zostało. Nie. Ty szmato. Co ty robisz? Ach, kurwa. No nie. Bierz go. Nie, no nie mam więcej lodu, to nie mogę tego zużyć. Dobra, jakoś panujemy nad sytuacją. Mimo wszystko. Mimo tego, co się dzieje dookoła. Dobra. Myślę, że mogę to na luzie zużyć. Jeśli zrobisz to, co ja myślę, że zrobisz, no to cię... Dobra. O! Nie żyje! Dobiliśmy go! Nieźle! Dobrze! Mamy kryształki. Fajne. Jeszcze mamy, jaki tu mamy tryb? To mamy. O Jezus, wiem co to jest. To jest zabawne. I ta muzyka. Dobra. Rzucamy tymi orzechami. Te wybuchają. Dobra, zostawimy sobie je. Bo one nie znikają, one tam... One zostawają. Dobra, zobaczmy. Dobra, tu się przydaje. Tu użyć to. Musimy... Używać to rozważnie. No, na przykład tak. O nie, na niego 3 trzeba użyć. Juni, ty szmato! Co ty robisz? Dobra, jestem za mądry na tą grę. Nie ma takiego bicia. Aha, myślał, że się wycwali. O kurde, idzie drugi. Czekaj, jakim cudem? Dobra, nie wnikam. Ważne, że działa.
Nie, idzie kolejny. Nie, no... Ci, co skaczą? Jak ja go nie trafiłem? Dobra. Muszę robić to wolniej. Okej, fajnie, że to się odbija. Dobra. Dajcie mi wybuchające, okej, bo... Tak trochę... Mi... Okej. Dajcie mi więcej wybuchających. Ja was, please. No nie, no na tego jednego na górze trzeba dwa. Mam jeszcze... Okej. Udało się. Na styk. No nie, no tego z gazetą w ogóle. Tych już zabiję, będę miał z głowy. Ciebie też. Dajcie mi pojedynczy teraz. Bo jednak nie chcę... No nie, dwóch trzeba! Okej. Przeliczyłem się trochę. Wybuchający chcę. Co to jest za rajd? Dobra, to może być cięższe niż sądziłem. To może być cięższy niż sam boss fight. Ej, rozważcie tą opcję. No nie, myślałem, że całych rozbierniczy. Co tylko jednego? Dobra. Wypadł mi... Pierdalać z mojej ziemi. Nie no, tak dalej pójdzie, to ja zaraz dechnę. Bomba na ryj. Łapcie. Nie no, co ja? Ja nie mam jak to... Uda mi się tak na farcie. Okej, połowę tam mi ich rozwaliłem. Jezus, jaka horda idzie! Dobra, poczekam. Nie! Jak blisko! Okej, myślę, że się uda.
To są ostatni. O Jezus! To było ciężkie. To było almost. Takie naprawdę na styk. Dobra, to było fajne. To mi się podobało. Nie to klikam. Gdzie był ten jeden poziom? To jest ten? Którym... O, to jest to! Okej. Okay. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Co to jest za Yeti? Tutaj nic nie widać. Nic. Nawet muzyki nie ma. Przecież stało z muzyką. Jest tylko deszcz. Nic nie widać. No nie wiem co robię. Nie widzę co się dzieje. Co się w ogóle coś dzieje. To będzie ciekawy materiał. W którym nic nie widać. Totalnie nic nie widać. Idzie ich za dużo, ja ich nie widzę. Tutaj jeden idzie, a w ogóle nic sobie z tego nikt nie robi. Co jest? Tutaj tak samo. No nie wierzę w to. Dobra, coś tam słyszę, że się zapierdicza. Mogę dać obronę. Dobra. Dynia jest fajna. Dynię zakładamy na kwiatki i... mamy obronę, ale... tutaj nic nie widzę. Słychać. Nie no, po prostu... co to jest? Po prostu tylko słychać, jak... coś się napiernicza w tle i... nic nie widać. Trzeba grać na słuch. Pamiętajcie. Oczy nie są najważniejsze. Słuch gra większą rolę. Weźcie sobie za przykład FNAF 3. Nie, FNAF 3. No też. FNAF 4. Najbardziej chyba taki słuchowy. Więc... zaprzeczycie mi? No raczej nie. Dobra, chronimy tu. Słyszę. O nie. Dobrze, że mam te kaktusy wszędzie. Chyba wszędzie. Tak, wszędzie. Bo tak tu z tymi balonikami to miałbym przerąbane. Słyszę, co się dzieje złego. Jezus!
Jezusie, co tam... I tylko raz na jakiś czas widzę ekran. Większość jest ciemność. Ja raz na jakiś czas widać ekran. I jest totalny rozpierdnik. Co jest? Ja nie wiem. Ja nie wiem co kłaść. Ja nie mam co w ogóle gdzie położyć. No bo jak? Gdzie? To trzeba. Jak przyjdzie. Jeśli przyjdzie ten miner. O kurde, Yeti tam jest! Co to jest do góry? Ej! On się zawrócił. Co jest? Jeszcze z Yeti nie walczyłem. To jest jakiś easter egg chyba. Fajne. Podoba mi się takie sekrety na odcinku. Nie podoba mi się to, że nie wiem co się totalnie dzieje na zjadają mnie! W sensie pierniczają moje lancy. Co jest? Nie pozwolę na to. Na górze nie mam tych na minera nie mam tych podwójnych strzałów. Może być trochę problematyczne. Dobrze, że z balnikami mogę sobie jakoś poradzić. O, tu mam jeden. Nie tego miałem usunąć! Kurde! Dobra, niech będzie. Niech będzie. Jezu, przeraża mnie to. Wszystko mruga. Ja nie wiem, czy ja powinienem dać ostrzeżenie o epilepsji. Żeby ktoś na przykład jakiegoś ataku nie dostał oglądając tego filmu. Jak tu wszystko mruga, to jest tragiczne. To się wydarzyło przez chwilę. Jakiś lag był. Miner się raczej nie pojawi na wodzie, więc tu się nie muszę martwić. Ty, ale skąd? Okej, nie mam pytań. Oni mnie zjadają. Nie podoba mi się to. W żadnym stopniu. Tutaj muszę dać ten kaktus, bo nie wytrzymam. Jełopie, zostaw mnie. Jak oni się tu przebili? Co jest? Buduję tarczę ochronną z magnesów. Niech będzie. A to w ogóle nic nie daje. Całkowicie nic nie daje.
Może na balony jedynie, ale po to mam kaktusy. Oni mnie zjadają, to jest. Okej, udało się. Jezu, pół odcinka w ogóle nic nie było widać. No dobra, no to trwało chyba jakieś 5 minut czy coś. Te rundki nie są takie długie. Chociaż jak się wczujesz, jak się skupisz, no to czasami może to być stresujące i trwać dłużej niż powinno. Ale no cóż, to było ciekawe przeżycie. Czy ja chcę jeszcze coś zagrać? Nie wiem, możemy zobaczyć more games. Nie wiem, puzzle. Nie, to już przechodziłem, ale mógłbym pokazać. Tylko no fajnie by było, gdybyście jednak też sami zagrali. No bo no fajnie by było po prostu, jeśli kogoś z was zainteresowało. Gra jest za darmo jak coś, więc nie musicie tutaj nic wydawać. Po prostu wchodzicie na Google Play i w opisie generalnie macie link, nie? Link macie w opisie do gry. Macie też link do Discorda, Instagrama i innych tam moich serii. Drugi kanał. I chciałem jeszcze przypomnieć o łapce w górę i subskrypcji. No bo widziałem ostatnio, że łapka w górę dostała taką fajną animację. Taka tak fajnie podskakuje i takie tak kolorowo jest generalnie. Tak jakby petardy. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, fajna animacja, podoba mi się. Więc nie wiem, kliknijcie w łapkę w górę, bo to zawsze fajnie wygląda. Jak jest łapka w górę. No. No i subskrypcja, widzicie, trudny początek youtubera powracającego na kanał. No, subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby nie przegapiać filmów. Dobra. To by było tyle. Teraz to zmontować i postarać się wrócić do rutyny youtubera. Czyli wstajesz, nagrywasz, montujesz, wrzucasz. I tak codziennie. Trzeba się znowu przyzwyczaić do tego. Bo kiedyś umiałem. Naprawdę, kiedyś umiałem. Były. Często były. Bo nie zawsze. Ale często były daily odcinki. No cóż, po tej przerwie może być ciężko. Ale dam z ciebie wszystko. Postaram się. Więc. Dzięki za wsparcie. Widzimy się. Już niedługo. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.